Na pewno przełomowy rok, gdzieś tam największe osiągnięcia do tej pory w mojej karierze. Plebiscyt na najlepszego sportowca, też bycie w tej pierwszej dziesiątce, bardzo dobry wynik, myślę, i też dla naszych kajaków takie trochę rozgłos dla właśnie kibiców nowych może dla nas i taka fajna okazja dla kajaków, żeby gdzieś tam te kajaki bardziej były widoczne. Ja tak gdzieś tam o tym nie myślę, o tych plebiscytach, to jest taki dodatek do tej sportowej kariery. Myślę, że po takim sezonie bardzo fajnie, kiedy takie wyróżnienie ma miejsce, ale gdzieś tam na tym się nie skupiam i też do tego docelowo nie dążę. Myślę, że gdzieś tam ten ból głowy trener już od tych kilku lat ma, coraz większy. Bardzo fajnie, my jako młode zawodniczki, ja już co prawda 25 lat za chwilę, ale też dziewczyny o rok młodsze dołączyły dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, w tym sezonie dołączyły do naszej grupy i bardzo fajnie, kiedy właśnie ten poziom jest taki napędzany tymi młodymi zawodniczkami i myślę, że taki ból głowy to jest i tak bardzo pozytywny. Rywalizujemy na treningu, bo to jest ważne i to jest taki nieodłączny element z tego, żeby cały czas jednak być coraz lepszym. Ale poza treningami myślę, że się przyjaźnimy, kolegujemy, utrzymujemy bardzo dobry kontakt. Gdzieś tam na przestrzeni lat mam wrażenie, że ta atmosfera u nas w grupie jest taka bardzo fajna się zrobiła. Gdzieś tam jesteśmy takie na pewno bardziej zżyte z dziewczynami.